Coraz częściej uświadamiamy sobie, że to nie bakterie żyją wśród nas, tylko my żyjemy w świecie bakterii. Po raz pierwszy zaobserwował je w 1686 roku pod mikroskopem Antoni van Leeuwenhoek. Dziś, w XXI wieku, zastanawiamy się nad wieloma kwestiami związanymi z wpływem bakterii i ich współpracą z komórkami naszych organizmów. Jak dostarczyć pożywienie do komórki? Które substancje zatrzymać, a które przepuścić i jak je odróżnić? Czym różnią się cząsteczki hydrofilowe i hydrofobowe? Jakie są struktury biologiczne powstałe w wyniku ewolucji? Jak wyglądają nasze relacje z bakteriami? Skąd się biorą infekcje? Jak przed bakteriami bronią się komórki? Czym różnią się bakterie gram dodatnie od gram ujemnych? Jakie są najnowsze odkrycia w dziedzinie badania białek? To pytania, na które szukamy odpowiedzi w 167. odcinku podcastu "Nauka XXI wieku", a rozmawiam w nim z Magdą Lechowską, która pochodzi z Wrocławia. Podczas nauki w liceum ogólnokształcącym nr 5 zdobyła tytuł laureata ogólnopolskiej olimpiady biologicznej. W 2020 roku ukończyła program matury międzynarodowej i obecnie jest studentką trzeciego roku biochemii molekularnej i komórkowej. W The Queens College na Uniwersytecie Oksfordzkim. w trakcie studiów realizowała staże naukowe na wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, w Instytucie Biologii doświadczalnej imienia marcela nęckiego polskiej akademii Nauk, a także na macierzystym wydziale biochemii w Oksfordzie. Przy mikrofonie Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu pod nazwą Nauka XXI wieku. Dzisiaj udało mi się zaprosić do mikrofonu panią Magdalenę Lechowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani jest studentką trzeciego roku tak. biochemii na Uniwersytecie Oksforskim. Oksfordskim. Właśnie wybieram się do Oxfordu i tak cieszę się, że udało mi się panią złapać jeszcze tutaj w Warszawie, bo pani jest tak prze, przelotem tylko. Tak, właśnie, mamy takie dość długie przerwy, no to na, udaje się wrócić do Polski z Wielkiej Brytanii. Mhm. Jak pani trafiła tam na studia? Jak to się robi? E, zaczyna się od takiego marzenia, żeby pojechać na Oksford czy na Cambridge. Początkowo chciałam iść na Cambridge, no i od takiego uporu. Mimo tego, że wydaje się to być bardzo abstrakcyjne i no, mając 15 lat słyszy się słowo Oxford Cambridge. No jest to takie trochę onieśmielające. Natomiast upierając się, znajdując pasję naukową i znajdując też ludzi, którzy chcą pomóc, da się, da się dostać na Oxford. Ja miałam wielkie szczęście, że spotkałam się z taką organizacją Project Access. Gdzie wolontariusze z Oxfordu polscy studenci zgłaszali się, żeby pomóc z aplikacjami właśnie takim aplikantom z Polski, jak ja, co było ogromną pomocą, no i też takim upewnieniem się, że no, są ludzie, którzy tam studiują, więc e, może to nie jest taki szalony pomysł, żeby, żeby zaaplikować. No i udało się. Czyli bez kompleksów w sensie, <grym> tak, że, że, nie, że to, nie, to Polska to wcale nie jest już taka słaba, jeśli chodzi o studentów w Oksfordzie. No, Oxfordzie. no właśnie, słyszałem, że jest całe towarzystwo studentów, tak, w Oksfordzie. Oxford University Polish Society, czyli Polskie Stowarzyszenie na Oksfordzie. No i to jest stowarzyszenie, które działa już od kilkudziesięciu lat i kontynuujemy tę tradycję. Polskich studentów jest wbrew pozorom dość dużo. Jesteśmy mam wrażenie, że jedną z większych grup e, narodowych na uniwersytecie. Oczywiście ze względu na brexit, no to te liczby nie są aż tak wysokie, ponieważ zmieniły się warunki finansowania. To powoduje, że dostanie się tam na studia jest trudne nie ze względów e, powiedzmy na to, że ciężej nam jest naukowo jakoś do tego poziomu dotrzeć, bo absolutnie nie, tylko dlatego, że formalności i finanse za studia są teraz dość mocno utrudnione. Uh -huh. Może to się zmieni, tak? No bo to może, może jak gdyby wrócą porozum do głowy. A, no ja mam nadzieję, że to się stanie i w końcu pojawią się jakieś fundusze, które pomogłyby sfinansować studentom z Polski wyjazd na taką uczelnie. bo no jest to fantastyczne doświadczenie i jest u nas bardzo dużo znanych ludzi, którzy mam wrażenie, że bardzo by na tym skorzystali. Jeżeli by się zdała jakaś droga, żeby im pomóc finansowo, no to byłoby super. Czyli na pewno można się zwrócić do tego stowarzyszenia, prawda, z prośbą o pomoc, bo oni tam będą doskonale wiedzieć, jak to w tej chwili można zorganizować, jak, jak te formalności pokonać. Jeżeli chodzi o samofinansowanie, to jest to dalej problem, no bo to są bardzo duże kwoty, które wcześniej rząd brytyjski udzielał pożyczek, no a obecnie, no jakby nasze stowarzyszenie nie ma niestety aż takich funduszy, żeby komuś zafundować mhm. studia. Ale trzeba szukać dróg. Wiem, że niektórzy ludzie szukają właśnie po jakichś e, firmach, czy na, na zrzutce chyba ostatnio był jakiś, e, właśnie ktoś zbierał pieniądze na, na studia, więc jakoś mam wrażenie, że się da, ale brakuje odgórnego programu, do którego ludzie by mogli po prostu aplikować. Stypendia zostały wstrzymane po prostu, tak? Czy ograniczone e bardzo? Tak, nawet nie jest kwestia stypendiów, tylko tych pożyczek po prostu, mhm. bo w, czesne bardzo wzrosło, i o ile wcześniej pożyczki były na takim. Na takim dla, z, studentów dla studentów zagranicznych, prawda? Tak. Mhm. One były na takim bardzo przyjaznych warunkach, które pozwalały, no tak naprawdę każdemu jakby nie martwić się samym samym czesnym, tylko i wyłącznie, jeżeli już to kosztami utrzymania, no to teraz jakby czesne jest no, sumą astronomiczną, której w sumie nie można bardzo wyobrazić. Mhm zwłaszcza jeżeli ma się, powiedzmy, nie wiem, 19-18 lat i się podejmuje decyzję, no tak bardzo, no, dużą finansową decyzję. No tak, jak się podejmuje taką decyzję? No bo się po prostu, nie wiem, miała pani bardzo wysokie oceny w liceum, prawda? I to jak gdyby od razu otwiera taką drogę, że można myśleć o, o takim Oksfordzie. przecież to chyba taki też było mentalnie do pokonania, prawda? Trudno. Znaczy mentalnie to tak, to była zdecydowanie bardzo duża przeszkoda. Ja się zainteresowałam Oxbridge'em czyli Oxford i Cambridge e, w gimnazjum i wziąłem udział w konkursie dolnośląskim, e, dolnośląskiej olimpiadzie biologicznej dla gimnazjalistów. No i jakoś mi się spodobała ta biologia, zaczęłam się trochę więcej uczyć następnego etapu, no i trochę wsiąkłam. I stało się to moją pasją. W wakacje pomiędzy trzecią gimnazjum a pierwszą liceum przeczytałam taki gigantyczny podręcznik biologia Campbella ponad tysiąc stron. Taszczyłam to ze sobą na wakacje na plażę, gdzie właśnie było, to, to jest taki bardzo podstawowy podręcznik do już licealnej olimpiady biologicznej. I właśnie przez ten konkurs, przez to przygotowania, przez też ogromne wsparcie ze strony nauczycieli oraz osób z mojej klasy, którzy też wierzyli w to, e, że mi się uda, no to udało mi się właśnie wziąć udział w tym konkursie, udało mi się tam dojść do wyższych etapów, a nawet mi się udała laureat. Um, ale myślę, że najważniejszym spośród tych wszystkich rzeczy było to, że po prostu spotkałam ludzi, którzy mnie pokierowali do tej organizacji studentów, bo dopóki się tak, przynajmniej ja osobiście jak e, sobie patrzę na mnie wtedy, dopóki ja się nie spotkałam z osobą, która faktycznie tam studiowała, no to to jest właśnie mit i to jest onieśmielające z tego powodu. A kiedy się już po prostu spotka i się zrozumiesz, że to są ludzie, to zawsze warto zaaplikować, moim zdaniem. Zajmuje się pani biochemią, ale nie tylko i jeszcze chyba? Generalnie nazwa mojego kierunku to jest biochemia mm -hmm. molekularna i komórkowa. No i my studiujemy bardzo szeroko pojmowaną biologię molekularną, biochemię, w tym są również elementy biofizyki. Pamiętam, że pierwszy tutorial, jaki miałam na Oksfordzie, był z fizyki kwantowej, <głos》>, co było dość nieśmielające dla mnie jako dla osoby, która nawet nie brała fizyki rozszerzonej w liceum. No to wszystko dziedziny powiązane, prawda? To też wymaga logicznego myślenia przecież. Tak, tak. No i matematyki też, y, ucząc się chemii rozszerzonej, jednak ta, biofizy, ta, ta fizyka, no, siłą rzeczy, kinetyka, to wszystko się tam jest obecne. No, i z tej powiedzmy chemicznego rozumienia fizyki, łatwo jakieś tam elementy te fizyczne um, mm -hmm. na co dzień, powiedzmy, jako biochemik używać. No i zaglądała Pani pewnie do mikroskopu, tak? I, i co, i te komórki Panią zafascynowały? Tak, tak. Oglądanie rzeczy przez mikroskop, zwłaszcza po raz pierwszy. Taki jest zwykły, jest. nie jakiś elektronowy, tylko taki chyba zwykły, tak? Taki, też, jak, też. Że tak się oko przykłada do, do takiej tubki tak? i tam widać coś na, na szkiełku, które wcześniej się spreparuje odpowiednio, to chyba wszyscy wiedzą, jak to się robi, bo to chyba są zajęcia w gimnazjum były u pani, czy, mm. czy w szkole podstawowej też. Tak, wydaje mi się, że nawet w szkole podstawowej kiedyś żeśmy patrzyli przez mikroskop, ale też właśnie Olimpiada Biologiczna dużo kładła nacisk na te umiejętności mikroskopowe, więc ja też dużo tych preparatów i robienia tych preparatów, z roślin zwłaszcza się nauczyłam. No i ja, ja, może nie jestem jakoś super zafascynowana roślinami na co dzień, ale jednak patrzenie sobie na te struktury pod mikroskopem, na te niesamowite kształty z tych wszystkich tkanek, które się tam znajdują, jakieś dziwne barwienia, no to na pewno. Otwiera wyobraźnię. Mm -hmm. No i zafascynowała się pani właśnie komórkami, czyli pojedynczymi takimi elementami, z, z których składa się organizm tak na przykład. Tak, tak. Dlatego, że kiedy uczyłam się biologii i dowiadywałam się o jakimś procesie, to zawsze miałam wrażenie, że ktoś mi nie mówi do końca prawdy. Ponieważ to zawsze było no, że organizm potem reaguje. No ale jak organizm reaguje? No i kiedy człowiek zadaje to pytanie, no to schodzi do poziomu pojedynczych komórek, a jak schodzi do poziomu pojedynczych komórek, no to potem schodzi do poziomu pojedynczych cząsteczek, białek, a nawet atomów, no bo to bardzo często są jakieś reakcje chemiczne albo bardzo specyficzne rozpoznawanie kształtów, gdzie no, są. Bardzo słabe wiązania chemiczne pozwalają na to, żeby jakaś, jakiś proces zaszedł. Więc no, siłą rzeczy dotarłam do tego poziomu biochemii, który jest właśnie jest pomiędzy powiedzmy właśnie takimi interakcjami białko-białko, czyli właściwie na poziomie nie atomów, aż do biologii komórkowej. Bo już poniżej się nie schodzi, poniżej atomu już się nie rozbiera. Znaczy, <grafię> rozbiera części. się, a to już fizycy rozbierają i chemicy. Aha. Ale to wtedy <grafię> już nie ma takiego chyba przełożenia na, to, na te działania, tak? Komórkowe. Zależy, bo czasami naprawdę takie rzeczy, które by się wydawało, że jeżeli już wiemy, jak wygląda atom, wiemy, jak wygląda wiązanie komórk, jakieś tam wiązanie chemiczne, to wszystko, to jednak na przykład w łańcuchu transportu elektronów pewne fizyczne, fizyczne fenomenom, który pozwala elektronom się po prostu przenosić jakby w taki niestandardowy sposób, to się nazywa quantum tunneling. I pozwala na to, żeby na przykład fotosynteza zachodziła, czy żebyśmy my mogli oddychać. No i to jest jednak poniżej, bardzo mocno poniżej tego poziomu atomu. No i to też pokazuje, jak bardzo w tym takim współczesnym rozumieniu biochemii, biologii ważne jest to, żeby mieć znajomych fizyków i chemików, którzy rzeczy, które powiedziałabym, no nie są w standardowym podstawie programowej dla studentów biochemii, jednak przynieść, bo no, nigdy nie wiadomo, które, którą z tych natura wykorzystuje. Mhm. Czyli rozumiem, że obserwuje Pani na własnym, jak gdyby podczas własnej edukacji, że rozszerza się ta y, naukowa możliwość, znaczy konieczność czerpania z innych dziedzin nauki, takiego multidyscyplinarnego jakiegoś podejścia, prawda? Bo i biochemia, to już są, to jest i biologia, i chemia, Gdyby to już, właściwie mówimy biochemia, tak jakby to było od początku jedno, ale to już, to właśnie się połączyły dwie nauki, no i teraz biochemia fizyka, tak, biochem fiz powinno być, tak? Jakoś... Mm, tak, wydaje mi się, że zdecydowanie powinno być w nazwie, w nazwie kierunku. Też, też ciekawostka, że na mój kierunek biochemia, nawet nie trzeba było mieć biologii, żeby się dostać. Mm -hmm. Można było zamiast biologii mieć fizykę, tylko trzeba było mieć obowiązkowo chemię. Ale tak, jakby zdecydowanie nie można się obyć bez tej wiedzy chemicznej, wiedzy fizycznej, no i to też jest bardzo duże wyzwanie, ponieważ jeżeli ktoś chce dopiero wejść, powiedzmy, w ten e, świat, to mam wrażenie, że musi się nauczyć wszystkiego, że musi być zarówno fizykiem, jak i rozumieć na przykład e, procesy na poziomie fizjologicznym, no bo jednak, e, na przykład, e, immunologia, gdzie te wszystkie procesy komórkowe są skoordynowane w różnych częściach ciała, wymaga to dość dużej wiedzy, powiedzmy o budowie anatomii, a jednocześnie o tym, jak e, działają receptory białka. Chemia, fizyka, więc to jest po prostu bardzo, bardzo, wymaga bardzo szerokiej wiedzy z bardzo wielu dziedzin. Mm -hmm. No i dobrze, jak pani zaczęła patrzeć w ten mikroskop, no to tam było widać takie baloniki, tak, komórki mm -hmm. poszczególne. No i zainteresowała się pani tymi ściankami tych komórek. Znaczy, to może niekoniecznie wynikło z obserwacji mikroskopowych, ale zafascynowało mnie to, że wszystkie komórki mają swego rodzaju granice. Gdzie się zaczyna komórka? Mhm. Jest to błona komórkowa. Taki balonik, można sobie porównać. Tak, prawda? Taki tak. Nadmuchany. Taki pęcherzyk. Mhm. Um, która się składa z lipidów. I ta błona pozwala na to, żeby w komórce zostały skoncentrowane różnego rodzaju substancje, które pozwalają komórce oddychać, czerpać energię. DNA, czyli materiał genetyczny, również jest w tym zawarty. No i te błony mogą przyjmować różne kształty i w komórkach eukariotycznych, czyli takich, które posiadają jądro komórkowe, takie jak komórki roślinne, grzybowe czy zwierzęce. Ten system błon jest bardziej skomplikowany. Jest to pewnego rodzaju wyzwanie dla komórki, w jaki sposób w takim razie rzeczy do komórki dostarczyć, no bo muszą te granice przekroczyć. No bo ten balonik właśnie to jest ta różnica, że balon no, to jest taki no, nie, nieprzepuszczalny, prawda? Natomiast komórka, te, te błony komórkowe przepuszczają niektórych, a innych nie. Inne substancje są nieprzepuszczane, tak? Jak ona rozpoznaje, prawda? To ciekawe chyba, tak? Tak, to jest absolutnie fascynujące. Ciekawe jest to, że to nie jest tak, że, że żadne Substancje przez te błony nie mogą przejść. Przez to, że ta błona jest związana, z, zrobiona z lipidów, to jeżeli mamy cząsteczki, które same w sobie są hydrofobowe, czyli nie lubią wody, tak jak no, przykładowo olej właśnie nie, nie lubi wody, ale są też cząsteczki małe, molekularne, które również wodę odpychają, no to takie cząsteczki mogą przez te błony przejść do środka. I bardzo wiele leków właśnie musi być odpowiednio hydrofobowych, żeby. Móc przez te błonę przeniknąć. No a komórki z drugiej strony zwyczajnie nie chcą, żeby rzeczy do nich przenikały, więc yy, wyewoluowały systemy, żeby je wyrzucić od siebie. Ale bardzo wiele z tych, z tych cząsteczek jest jednak rozpuszczalnych w wodzie, bardzo dobrze rozpuszczalnych w wodzie i no, bez pomocy białek na przykład nie przejdą. No dobrze, ale to w takim razie co powoduje, że jakaś substancja się przedostaje, a inna nie. No to ta hydrofobowość, tak? Mm -hmm. Czyli na przykład, że no dobrze, ale to możliwe, że tam dobre substancje chcą się przedostać, które są potrzebne tej komórce, ale właśnie przez to, że są hydrofobowe, nie są wpuszczane, czy, czy tylko czy to właśnie jest związane jedno z drugim? Mm, to. To zależy. Jakby w momencie, kiedy cząsteczka jest wystarczająco hydrofobowa, komórka nie ma po prostu za bardzo wpływu na to, co się przedostaje do środka. E, i, I bardzo często to jest wykorzystywane w normalnych fizjologicznych procesach. Na przykład mamy, mamy hormony steroidowe, które są hydrofobowe e, i które nie muszą mieć specjalnego, że tak powiem, punktu wejścia do komórki, tylko mogą sobie po prostu przeniknąć i Sama organizacja miejsc, w których są wydzielane pozwala na to, żebyśmy nie potrzebowali wielkiej kontroli na tym, ile ich przychodzi. I ta mała ilość, która się rozpuszcza jest wystarczająca, żeby komórka na to odpowiedziała. Natomiast w momencie, kiedy mamy cząsteczki, które są hydrofilowe, czyli lubią wodę, to komórki mają specjalne białka, w, 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 nie właściwie zawsze są to białka, które decydują, rozpoznają te cząsteczki i decydują, czy jest to cząsteczka, którą one chcą wpuścić, albo których nie chcą wpuścić. No i te białka nazywają się transportery albo pompy, z ich wiele klas. No i to one właśnie są głównie odpowiedzialne za koncentrowanie różnego rodzaju związków wewnątrz komórki, gdyż takie pasywne przechodzenie przez błonę, jak w przypadku tych hormonów, o których powiedziałam, nie jest w stanie skoncentrować tej substancji wewnątrz. Gdyż jest to dyfuzja, więc stężenie na zewnątrz komórki będzie takie same jak wewnątrz komórki. A czasami chcemy na przykład, żeby powiedzmy glukoza, czyli jeden z takich głównych paliw, było jednak w większym stężeniu wewnątrz komórki niż na zewnątrz komórki. Na fascynujące, ale to nie znamy tych wszystkich mechanizmów jeszcze, tak? To wszystko jest taka, taki niezbadany teren troszkę, czy już wszystko wiadomo. Nie, nie powiedziałabym, że wszystko wiadomo. Bardzo duży progres e, został uczyniony w ostatnich latach, głównie dzięki rozwojowi biologii strukturalnej, czyli sposobom na dowiedzenie się, w jaki sposób dane, dane białko wygląda, jaki ma kształt. Kiedy Najpierw zidentyfikujemy, że dane białko jest odpowiedzialne za transport jakiejś substancji, na przykład przez to, że jeżeli zrobimy komórkę zmutowaną, w której tego transportera nie ma, to nagle widzimy, że ona nie może po prostu korzystać z tego źródła, nie widzimy go w środku komórki. To następnym krokiem jest zorientowanie się, no dobrze, ale w jaki sposób działa. I dopóki nie znamy struktury, to nie do końca jesteśmy w stanie wiedzieć, na przykład dlaczego ten dany transporter. Jest w stanie przenieść y, jakiś dany rodzaj cukru, ale inny nie. W momencie, kiedy poznajemy strukturę, to wiemy, że aha, tam jest na przykład jakieś miejsce wiązania, które ma kształt komplementarny do kształtu tego cukru, i w związku z tym jest w stanie go rozpoznać i czyli, przenieść dalej. Czyli ma odpowiednie miejsce u siebie, tak? tak? Takie dopasowane do, do wielkości tamtego. Mhm. One też bardzo często działają na zasadzie takich przełączników, że otwierają, można sobie to wyobrazić, jako powiedzmy taki kształt litery V, otwarty do zewnątrz, e, do zewnętrznej, do, do, do zewnątrz jakiś tam, nie wiem, czy to jest organizm, czy to jest e, jednokomórkowa, jakaś e, tam jednokomórkowa ameba. E, mamy transport, który jest otwarty na zewnątrz, kształt litery V. Można sobie wyobrazić, że tam jakaś cząsteczka sobie dokuje, i potem to V w pewnym sensie się zamyka tak żeby tym razem było otwarte do środka komórki poprzez ruch tych zewnętrznych części białka I To i nazywa alternating access mechanism i bardzo wiele transporterów właśnie się na tym opiera na przykład transportery aminokwasów które są częścią składową białek. Mhm. No ale to wszystko się samo wykształciło. To nie jest tak, że to ktoś wymyślił, zaprojektował, tylko po prostu w toku ewolucji to tak wyewoluowało, prawda? Tak. I to jest e, fascynujące, w jaki sposób taka duża różnorodność tych transporterów powstała. I też to, jak one się właśnie różnią pomiędzy różnymi domenami życia. Ponieważ te błony są inaczej zorganizowane na przykład u ludzi, a inaczej u bakterii. U nas mamy... No to też jest chyba nowość, tak? że bakterie były po, odkryte chyba jeszcze w XVII wieku i uważano je za coś hmm, chyba na początku chyba złego, bo, bo te, te złe bakterie odkryliśmy chyba na początku i potem walczyliśmy z tymi bakteriami. No i teraz antybiotyki zabijają bakterie w naszym organizmie. Potem jest problem, żeby odzyskać florę bakteryjną. Teraz coraz częściej widzimy, że no, flora bakteryjna jest konieczna do życia i że właściwie bez niej to organizm zaczyna mieć problemy poważne i, i nagle dowiadujemy się, że mamy w sobie średnio, dorosły człowiek ma około 2 kilo bakterii, więc całkiem, całkiem nieźle, całkiem dużo. A być może ten świat w ogóle otacza nas wszystkich i że i, i to, i to jest jak gdyby zupełnie naturalne środowisko nasze, prawda? Tak. To zrozumienie relacji z bakteriami jest bardzo ciekawą dziedziną, bardzo skomplikowaną, ponieważ tutaj nic nie jest czarno-białe. To znaczy nie można powiedzieć, że... Znaczy w niektórych wypadkach mam wrażenie, że można powiedzieć, że dana bakteria jest dla nas ewidentnie dobra. Ale bardzo często mamy sytuacje, gdzie na przykład konkretna bakteria, w zależności od tego, gdzie się znajduje, to może być dla nas patogenem albo może być zupełnie nieszkodliwa. Na przykład Escherichia coli, bardzo znana bakteria używana w laboratoriach, dobrze poznana, kiedy jest w swoim miejscu, w układzie pokarmowym, no to nic się nie dzieje i to jest naturalne. Wszyscy mamy, albo prawie wszyscy mamy te, te bakterie. Natomiast w momencie, kiedy ona się znajdzie w miejscu, w którym być nie powinna, no to może to zrobić nam wielką, wielką szkodę. Bakterie to są takie niezależne organizmy, prawda? Bo to wirus nie jest organizmem, mhm. natomiast bakteria jest już takim, takim minimalnym organizmem, który stara się sam przeżyć chyba, prawda? I sam dąży do tego, żeby się jak najbardziej namnożyć. Tak, ale też ważne jest pamiętać o tym, żeby, że to one nigdy nie żyją. Znaczy, są takie bakterie, które żyją same, na przykład w glebie czy w wodzie. Natomiast u nas w naszym organizmie, na przykład w układzie pokarmowym, to są zawsze y, populacje. I te populacje składają się z bakterii, które na przykład są z tego samego gatunku, ale delikatnie różnią się genetycznie i na przykład jedna, jedna populacja bakterii zacznie walczyć z drugą populacją bakterii, co może przynieść nam szkodę albo może nam przynieść pożytek. Obecnie właśnie profesor z Oxfordu, profesor Kevin Foster, zajmuje się właśnie też takimi ewolucyjnym podejściem do, do bakterii i do tego, w jaki sposób te ich, powiedzmy, małe wojny są dla nas pożyteczne. No bo też dzięki temu, że na przykład mamy bakterie, które nam nie robią żadnej krzywdy, to nie ma miejsca dla tych bakterii, które by nam mogły zrobić krzywdę, bo po prostu te bakterie zajmują miejsce, pożywiają się tym, czym my się odżywiamy, więc te bakterie patogenne nie mają czego szukać. Natomiast w momencie, kiedy na przykład weźmiemy antybiotyk i wyczyścimy sobie kompletnie florę bakteryjną, no to w tym momencie miejsce jest idealne dla patogenów i stąd się też bardzo często właśnie stąd się mogą wziąć e, e, infekcje właśnie po -antybiotykowe. I chyba te suplementy diety, czyli takie bakterie, które łykamy razem z antybiotykiem, nie są w stanie odrodzić tej flory bakteryjnej, prawda? Na tyle, żeby, żeby to wyrównać jak gdyby w, w, w tym samym czasie. Tutaj nie jestem w stanie Ale to się... chodzi o to pewnie, pewnie chodzi o to właśnie żeby uzupełnić tą florę bakteryjną o te dobre bakterie mm -hmm. które nam są potrzebne które zniszczyliśmy stosując antybiotyk. Tak, tak. Znaczy, tak jak powiedziałam, to jest to jest medycyna już, tak. dziedzina, więc ja tutaj y, powiedziałabym mam jakieś tam bardzo podstawowe rozumienie tego. No ale właśnie były bardzo bardzo ciekawe badania przeprowadzane y, gdzie Badano florę bakteryjną e, chyba dwóch osób przez jakieś tam chyba ponad 100 dni, czy też jakiegoś długi okres. Codziennie te osoby dostarczały próbki. I w tych badaniach widać na przykład, jak jedna osoba nagle wyjechała na inny kontynent, zmieniła dietę i nagle flora bakteryjna tej osoby się kompletnie zmieniła. Po czym ta osoba wróciła z powrotem do swojego wcześniejszego miejsca zamieszkania i ta flora bakteryjna wróciła do normy. Mhm. Natomiast w przypadku innej osoby, która dostała chyba jakiegoś ciężkiego zatrucia pokarmowego w, jakim, w pewnym momencie, nawet po wyleczeniu się ta permanent, widać było bardzo permanentną zmianę w tym Prze, oczywiście na, czas, na długość trwania badania, więc nie wiadomo na ile to jest powiedzmy wiem, w skali lat, czy, ale widać było no, dość dużą zmianę w, nawet po wyleczeniu się właśnie w tym składzie bakterii. To w jaki sposób jesteśmy w stanie odrodzić nasz mikrobiom po antybiotykach czy po e, właśnie różnego rodzaju skorzeniach, no to jest to chyba... E, jeszcze nierozwiązane pytanie, ale nie jestem tej ekspertem, więc... No tak, ale zajmuje się Pani właśnie tymi ścianami komórkowymi, otaczającymi bakterie mm -hmm. i myślę, że to jest bardzo istotne, dlatego że no, mamy coraz częściej do czynienia z bakteriami antybiotykoopornymi. Tak. I to jest jak gdyby wyzwanie, żeby dowiedzieć się dlaczego one, tak? Jak, jak, to, jak to działa, że co one, jakieś tarcze nagle, nagle tam sobie mm -hmm. przystosowały, dostosowały Nawet dosłownie tarcze. Aha. Bakterie się generalnie, jeżeli chodzi o ścianę komórkową, e, dzielą na dwa rodzaje: bakterie gram ujemne oraz bakterie gram dodatnie. E, bakterie Ale to gram to jest od nazwiska, to nie, jest od, nie nazwiska. od wagi. Tak. E, tak, to jest od nazwiska osoby, która wymyśliła mm, pewien sposób barwienia, który rozróżnia te dwie struktury komórkowe. W XIX wieku. Tak. I bakterie gram dodatnie mają jedną błonę komórkową. Nad tą błoną znajduje się ściana komórkowa, która jest dość gruba. W przeciwieństwie do nich bakterie gram ujemne mają też oczywiście wewnętrzną błonę, potem mają dość wąski pas tej ściany komórkowej i potem mają dodatkową błonę. I ta dodatkowa błona, mimo tego, że no, powiedziałabym, że w takim potocznym rozumieniu, no to mam takie, że błona to nie jest aż taka dobra ochrona przed czymś jak ściana, prawda? Natomiast te błony są przez to, o czym wcześniej mówiłam, są znacznie mniej przepuszczalne niż ściana, która jest tak naprawdę pełna dziur. Jest to taka plątanina e, polimeru, która nazywa się peptidoglikan, w którym właśnie jest bardzo dużo dziur, więc to nie jest żadna przeszkoda, żeby taka coś tam Siatka bardziej, chyba tak. E, słucham? Siatka taka bardziej. Tak, tak. Więc to nie jest żadna przeszkoda, żeby coś tam wniknęło. Natomiast zwłaszcza struktura tych tej zewnętrznej błony w bakteriach gram ujemnych, które są odpowiedzialne za bardzo wiele z tych infekcji antybiotykoodpornych, na przykład e, pseudomonas aeruginosa. Powodowanych przez, przez te bakterie, no to ta błona zewnętrzna ma bardzo interesującą strukturę, która jest zupełnie inna od tych błon, właśnie zwierzęcych, czy nawet tej wewnętrznej e, błony komórkowej u bakterii. I ta struktura jest w dużej mierze odpowiedzialna za to, że te bakterie są tak skuteczne w unikaniu antybiotyków. Mhm. I można coś z tym zrobić? Znaczy, jakieś białko zastosować, żeby to wzmocnić, albo żeby, nie wiem. No co, co tu można zrobić? To jest e, świetne pytanie, i naukowcy bardzo nad tym pracują. Ta zewnętrzna błona też nie jest, jakby, zupełnie nie do przebicia. No, bo ta komórka też, tak jak mówiłam, musi pozyskiwać e, jakieś jedzenie z zewnątrz, więc są tam miejsca, w których e, można zaatakować. I tutaj nawet możemy. Czyli takiego konia trojeńskiego, tak. Wpuścić, tak. tak? Mhm. E, tutaj nawet możemy wykorzystać. To, co wykorzystują inne bakterie, ponieważ bakterie, tak jak powiedziałam, toczą ze sobą swoje małe wojny i do tego używają broni, która te inne bakterie będzie zabijać. Bardzo wiele z antybiotyków też jest zresztą od różnego rodzaju bakterii pozyskanych. Są takie białka, które nazywają się kolicyny, i to jest toksyna produkowana przez jedną populację bakterii, po to, żeby wybić drugą populację bakterii. Ta toksyna działa dokładnie tak, jak koń trojański. To znaczy, ta toksyna wiąże się z jednym z transporterów w zewnętrznej błonie bakteryjnej po to, żeby przeniknąć przez inne białko, wniknąć do środka komórki, gdzie jest w stanie tę komórkę zniszczyć, dostarczając właśnie toksynę do środka. Natomiast wykorzystanie tego mechanizmu, który pozwala na to, żeby właśnie te, przez te barierę przeniknąć, które wyprodukowały bakterie, jest testowane i możliwe, że przerodzi się to w terapię, która pozwala właśnie walczyć z tą odpornością na antybiotyki. Te, ta antybiotykooporność wiąże się chyba z taką ewolucją bakterii, prawda? No bo skoro nie było wcześniej antybiotyków, czyli przeciw bakterii, jak gdyby, tak? To, to są substancje przeciwbakteryjne to one nie, mia nie musiały się bronić, nie musiały ewoluować w tym kierunku. Teraz te, które od dłuższego czasu są atakowane antybiotykami no giną, ale część z nich jednak jest w stanie przetrwać i wzmocnić te swoje cechy, które właśnie są antybiotykooporne, czyli są odporne na te antybiotyki, na to środowisko zewnętrzne i ewoluują w tym kierunku, prawda? Mhm. Więc trzeba ciągle coś nowego wymyśleć. Antybiotyki też się ciągle zmieniają. No nie używamy tych samych antybiotyków, co 10 lat temu, tylko są jakieś nowe. Znaczy to nie powiedziałabym, że jest aż taka duża zmiana i z tym właśnie się wiąże to, jakim ogromnym wyzwaniem jest odporność na antybiotyki, ponieważ tempo, w jakim odkrywamy nowe antybiotyki, znacznie zmalało przez ostatnie lata. Ponieważ tak jak powiedziałam, wiele z tych antybiotyków, na przykład no, najbardziej znana penicylina, która jest wytwarzana przez grzyb, Odkrywaliśmy w naturalnych źródłach, potem w jakiś sposób sprawdzaliśmy, czy one na przykład nie są dla nas toksyczne, ponieważ w momencie, kiedy coś jest w stanie zabić bakterie, bo na przykład w jakiś sposób powoduje, że ta bakteria nie może robić białek, my mamy bardzo podobną ma maszynerię, która robi białka, więc to musi być bardzo specyficzny. Związek, który z naszym mechanizmem się nie będzie wiązał, natomiast będzie się wiązał z mechanizmem bakteryjnym. No i jeżeli chodzi o takie małe cząsteczki, no to ten progres nie jest wystarczająco szybki. I dlatego teraz, na przykład, no, są takie antybiotyki, które się używa naprawdę w ostateczności. Właśnie te nowsze antybiotyki, one nie są wypuszczane tak o żeby do leczenia, że tak powiem, każdej infekcji, która nawet nie jest groźna, czy coś takiego, ponieważ przez to, że one zaczynają być powszechne w środowisku, no to znaczy ta odporność tak czy siak w pewnym momencie zostanie osiągnięta. Natomiast ważne jest to, żeby. Nie została osiągnięta przez te najbardziej śmiertelne bakterie. No i też bakterie, które atakują, na przykład, osoby o osłabionej odporności, czy takie, które nie mogą wziąć z jakiegoś powodu właśnie ze względu na osłabioną odporność, na przykład szczepionek, no to takie osoby są szczególnie wrażliwe. I musimy też być bardzo mądrzy w sposobie, w jakim my używamy antybiotyków, żeby do tego się nie przyczyniać. No bo, tak jak mówię, jest to duże, duże wyzwanie, natomiast teraz właśnie jest większe parcie chyba na to, żeby te nowe antybiotyki właśnie były na przykład białkami, tak jak powiedziałam o tych kolicynach. Czy też na przykład, to akurat nie jest jakiś nowy pomysł, ale istnieją też wirusy, które atakują bakterie, no i jest też tak zwana, nazywają się one fagi, no i jest też taka jak fagoterapia, gdzie wykorzystuje się owe wirusy do tego, żeby zabijały te bakterie dla nas. Mhm. No i drugi tem temat, którym się Pani interesuje, to jest biogeneza białek błonowych, czyli tak. powiązane z tym, no bo jak gdyby skupiła się Pani w tej chwili już na tych błonach, dokładnie tym, o czym Pani mówiła, że są takie jak siatka i wewnątrz jeszcze jest dodatkowa błona, tak, i one właśnie tutaj jak one powstają, tak? To tak. znaczy, jak, jak nie dostarczymy organizmowi no, budulca do tej błony, no to on, to on może po prostu ten organizm umrzeć, prawda? No bo mm -hmm. nie będzie w stanie wytworzyć, odnowić tej błony. A, a z kolei jeśli dostarczymy takich białek, jak potrzebuje, no to będzie się wzmacniał, prawda? Będzie go więcej na przykład. Tak, tak. Tutaj to jeszcze może taka mała dygresja z powrotem do tej antybiotykoodporności, odporności. Są takie antybiotyki, znaczy nie wiem w sumie, czy one zostały klinicznie wykorzystane, ale na pewno są związki, które są w stanie właśnie zabić bakterie, przez to, że blokują powstawanie białek w tej zewnętrznej błonie, tej takiej o dość innej strukturze, o której wspominałam wcześniej. A jeżeli chodzi o biogenezę tych integralnych białek błonowych w komórkach eukariotycznych, to jest właśnie jedno z takie, drugie moje zainteresowanie, no to zaskakująco w sumie mało wiemy o tym, jak dokładnie to przebiega. W komórce jest taka struktura, która nazywa się retikulum endoplazmatyczne, gdzie białka, które mają się końcowo znaleźć w błonie, jako na przykład właśnie transportery albo receptory, dopiero Powstają, są tam wkładane, no i potem one podlegają różnego rodzaju obróbkom i są w pęcherzykach przenoszone do błony komórkowej albo do innych błon wewnątrz, w systemie, właśnie wewnątrz komórki. I przez wiele, wiele lat, właśnie, myślano, że do biogenezy takich białek, które większość ich struktury jest właśnie w błonie, niezbędny jest taki kompleks, który nazywa się SEC-61, który pozwala na to, żeby w momencie, kiedy Białko przechodzi przez ten kompleks. Jest on pewnego rodzaju porem czy też kanałem. Jeżeli fragment białka jest wystarczająco hydrofobowy, czyli taki jak błona, żeby uciec do tej błony, no to wtedy tam jest taka specjalna brama. W, w, tym, w tym kanale ta brama się otwiera do środka tej bony, no i ten fragment białka może sobie tam uciec. I to dalej jest prawda. Natomiast to, jak istotny jest ten konkretny kompleks w zwijaniu się białek, właśnie takie receptory GPCR, które są właśnie bardzo ważne w względów klinicznych, no w bardzo niedawnym badaniu zostało pokazane, że niekoniecznie musimy używać tego właśnie. Tego otwarcia się na zewnątrz do błony, tylko że są inne mechanizmy, inne kompleksy, które na to pozwalają. I co ciekawe, te kompleksy się budują właśnie na tym Sek-61, o którym wcześniej powiedziałam. Jest to troszeczkę taka zmiana w myśleniu o tej biogenezie. A co to jest dokładniej ten kompleks? Na czym to polega? To też jest białko błonowe też wygląda, wygląda właśnie jak kanał, to znaczy, że białko jest po prostu, przez, przechodzi przez całą membranę i w środku tej, tego białka jest Dziura, przez którą mogą przejść, no właśnie, rozwinięte inne białka. I ta dziura, oczywiście, jakby nie chcemy, żeby wszystko wchodziło nam do tego kompartmentu retikulum. Otwieranie się tego kompleksu jest odpowiednio regulowane, ale jest to właśnie taka podstawowa, podstawowy sposób, w jaki te białka są do, do membrany wkładane, ale też w jaki sposób one są w ogóle. Wkładając do tego kompartmentu, do tego retikulum, bo niektóre białka nie będą w ogóle hydrofobowe na tyle, żeby wejść do błony i po prostu przejdą sobie do środka, no i tam one podlegają obróbce i też bardzo często na przykład są eksportowane na zewnątrz, mhm. tak jak przeciwciała. Jak to się obserwuje? To znaczy pod mikroskopem się to obserwuje, tak? Czy czy po prostu sprawdzamy co było przed a, i co jest po i tak się domyślamy że aha to skoro skoro taki był stan początkowy a taki stan końcowy no to znaczy że tutaj musiało przeniknąć to białko to jest, to zależy, ponieważ mikroskopy nie mają jeszcze do końca takiego, takiej rozdzielczości, żebyśmy mogli to obserwować. Ponieważ rozdzielczość światła widzialnego to jest tam 200 nanometrów, chyba z tego co pamiętam. A, natomiast tutaj mówimy już o skali Angstromów, czyli znacznie, znacznie mniejszej. Natomiast można używać właśnie, można używać do tego mikroskopii. M, natomiast wtedy musimy te białka odpowiednio modyfikować. Czyli na przykład, że one mają na samym początku albo na samym końcu białka jest białko fluorescencyjne, które tam w sposób sztuczny dodaliśmy i jesteśmy w stanie patrzeć sobie, czy w takim razie to białko jest w retikulum czy nie. Ale też y, czasami możemy robić inne sprytne eksperymenty z tymi sztucznymi białkami, które dajemy komórce, żeby sobie przez ten system przepuściła. Gdzie na przykład skracamy to białko, także ono tylko do jakiegoś e, konkretnego momentu może zostać przetransportowane i wtedy możemy na przykład taki kompleks oczyścić, który jakby no normalnie dokończyłby swój proces i by się rozpadł. Natomiast e, jeżeli sztucznie go zatrzymamy w takim miejscu, przez to, że damy ten sztuczny substrat, no to właśnie czasami możemy go oczyścić e, i możemy użyć biologii strukturalnej po to, żeby zobaczyć, jak on wygląda. No, to są wszystko niezwykle skomplikowane mechanizmy. Wydawałoby się, że no co, tabletkę bierzemy, tak, i po sprawie, że ona tam jakoś działa i okej. Okay. Natomiast to, o czym pani mówi, to jest taki poziom, no, jak gdyby. Ta tabletka rzeczywiście wpada do naszego organizmu, gdzieś tam krąży po, po całym ciele, bo do krwiobiegu być może dociera i bombarduje, właśnie tam się zaczyna ta wojna. Mhm. I te, te wszystkie wymiany, o których pani mówi, takie, to, to, to są już na takim poziomie no, bardzo, bardzo szczegółowym, i to, to bardzo ciekawe, że to można już za, zaobserwować. I, I potem uzupełnia się tą tabletkę o dodatkowe substancje, które. Powodują y, pozytywne skutki. Czasami tak, ale bardzo często, zwłaszcza w tych takich y, starszych lekach, no to my wiemy, że one działają. Ale czasami nie wiemy, nie wiemy jak, nie, nie wiemy dlaczego one działają, więc to są właśnie dwa takie podejścia do tworzenia leków. Jeden to jest tak zwane podejście racjonalne, gdzie mamy strukturę, wiemy jak wygląda mechanizm, to w takim razie spróbujemy jakoś ten mechanizm wykorzystać po to, żebyśmy mogli na przykład go zahamować, albo żeby on sam z to zahamował się przez to, że my coś zrobimy z jednym z komponentów, albo po prostu wiemy, że coś działa i usiejemy się dowiedzieć dlaczego. To są też nowe rzeczy, prawda? To znaczy, coraz więcej, coraz głębiej zaglądamy, coraz więcej tych zależności znamy, coraz więcej szczegółów, coraz więcej trzeba się uczyć, chyba, bo to, bo to ciągle nowe rzeczy się pokazują. I chyba w XXI wieku też coś nowego w tej dziedzinie. Hmm, Często powstają takie zaprzeczenia nawet do, do tego, co wcześniej odkryliśmy, prawda? I tutaj chyba też coś takiego nastąpiło, tak? Bo pani pisała o tym, że w Cambridge koledzy coś odkryli takiego. Tak, to jest właśnie to, o czym mówiłam, o tym kompleksie, który, tak jak mówiłam, on się otwiera właśnie do tej błony i przez to przechodzą te hydrofobowe fragmenty. I to, to generalnie było uznawane, że wszystkie te białka one będą w ten sposób przechodzić. Natomiast w tym badaniu, które zostało opublikowane chyba w październiku e, tego roku. 2022. E, mhm. Tak. Naukowcy użyli inhibitora, czyli substancji, która jest w stanie zahamować otwieranie się tej bramy, i dalej widzieli, że to białko. Przechodzi jakoś i się, jakoś się zwija. I to jest właśnie związane z tym, że y, odkryto, no już to akurat y, dość, nie wiem, czy to 10 czy 20 lat temu, odkryto taką klasę białek, nazywają się ITC I te białka używają trochę innego mechanizmu, żeby te fragmenty hydrofobowe do tej membrany wrzucić. I się okazuje, że z tyłu tego kompleksu jest właśnie jedno z tych białek ITC i ono prawdopodobnie pomaga. Te fragmenty hydrofobowe do środka błony wrzucić. Ale co jest ciekawe, no to ten kompleks, tak jak mówię, jest na tyle tego SEK-61. Więc jakby też jest ciekawe z punktu ewolucyjnego, w jaki sposób te dwa kompleksy, które mają inny mechanizm, ze sobą wyewoluowały tę te, te ciekawą kooperację. Tak jak powiedziałam, jest to takie bardzo świeże badanie i bardzo ekscytujące jest myśl, jak to się dalej rozwinie i kiedy poznamy pełny mechanizm, w jaki sposób te białka faktycznie są tam wkładane. Czyli to taki być może przełomowy moment, bo takie wywracanie dotychczasowej wiedzy do góry nogami powoduje chyba szybki rozwój, tak? E, tak, no ja pamiętam, że jak ja przeczytałam to badanie, bo już wcześniej byłam zainteresowana tym tematem, no to byłam bardzo podekscytowana. No i. Rzeczywiście, no, to też jest powiedzmy, swego rodzaju wyzwanie dla osób, które się dopiero uczą, tak jak ja, że mamy coś, powiedzmy, w wykładach, coś nam jest powiedziane, to jest jakaś tam ustalona wiedza, i nagle się okazuje, że no, ale to nie jest do końca historia, bo to nie jest tak, że jakby ten kompleks nie robi tego, czyli że on normalnie nie otwiera i tam się te helisy, te, te fragmenty hydrofobowe nie wydostają, bo on to robi, ale w innych kontekstach, pod innymi warunkami. I dostrzeganie tych subtelności, i też patrzenie, jak ta nauka, jakby po prostu w trakcie mojego życia się zmienia, jak to myślenie się zmienia, jak te hipotezy się rozwijają, jest ogromnie satysfakcjonujące i bardzo, bardzo pcha do tego, żeby samemu się w tę naukę zaangażować. I to chyba takie odkrycia bliższe Pani są wtedy, prawda? Bo na tak. Pani oczach się dzieją. Tak, tak. E, jakby takie wielkie zmiany w myśleniu, których się, powiedzmy, człowiek uczy czytając, nie wiem, na przykład biografię jakichś znanych biologów, czy w XX wieku, kiedy no, przecież ogromnie dużo się stało, dowiedzieliśmy się, że DNA jest materiałem genetycznym, dowiedzieliśmy się, jak DNA wygląda, w jaki sposób z tego DNA są robione białka. Natomiast y, no, też dwa lata temu była z kolei mm, zupełnie inna rewolucja. Gdzie, tak jak powiedziałam, biologia strukturalna jest to taka dziedzina, która pozwala nam dowiedzieć się, w jaki sposób białko wygląda. Natomiast wymaga to bardzo dużo wysiłku, żeby taką strukturę uzyskać. Czasami się to w ogóle nie udaje, i jest to bardzo, bardzo czasochłonne. Natomiast dwa lata temu chyba został publikowany taki algorytm, nazywa się AlphaFold, który jest w stanie przewidzieć, w jaki sposób takie białko będzie wyglądać na podstawie sekwencji. A sekwencje mamy z wcześniejszych projektów sekwencjonowania DNA wielu organizmów. I to kompletnie wywróciło do góry nogami sposób, w jaki wszyscy teraz podchodzą do tych badań. W wielu badaniach biologii strukturalnej nagle się ten program pojawia, albo jakieś jego teraz nowe edycje. No i doświadczenie tego, że tak powiem, już jako osoba, która ja, coś się orientuje, czyta te badania, było bardzo, bardzo ciekawe i, no, tak jak mówię, jest to ekscytujące. To w takim razie, co przyszłość przyniesie, jakie następne rewolucje się będą pojawiać? No to co, co panią teraz czeka? Jak, jak się w ogóle studiuje na Oksfordzie? To znaczy, co? Tak jak w Polsce, że przychodzi się na wykład, potem są egzaminy, kolokwia. System jest troszeczkę inny. Przede wszystkim nasze semestry trwają 8 tygodni, co jest dość krótkie, i mamy 3 semestry. Które na oksspodzie nazywają się Michelmas, Hillary i Trinity. I pomiędzy tymi semestrami jest 6 tygodni przerwy. No i wydawałoby się, że to jest fantastyczny układ, ponieważ studiuje się dwa miesiące, potem jest półtora miesiąca przerwy i tak naprawdę to w sumie człowiek nic nie robi przez pół roku. Eee, niestety nie jest to prawda, ponieważ podczas tych 8 tygodni praca jest bardzo, bardzo intensywna, a na początku następnego semestru jest egzamin. Więc przez te 6 tygodni, kiedy niby jest przerwa, to tak naprawdę się nadrabia wszystko, czego się nie zdarzyło w trakcie semestru zrobić, plus się uczy na egzamin, więc to... Może nie jest najlepszy system. No ale poza tym, jak już się uruchomi jakąś pracę w mózgu, tak? Jak, jakieś zadanie się da, no to ten mózg dalej nad tym pracuje. To nie jest tak, że sobie no dobra, to teraz możemy odpocząć. Mm, tak, to, tak, tak. To no. są poza tym fascynujące zagadnienia, tak jak pani mówi. I to bardzo pociągające i pewnie no nie da się o tym nie myśleć, prawda? No tak, to, to prawda. I, i znaczy... To ma swoje plusy, ma swoje minusy. No, minus jest taki, że jednak każdy do takiej zdrowej pracy no, potrzebuje przerwy i potrzebuje odpoczynku, a ten system niestety no, nie za bardzo to promuje. Plus jest tego taki, że dzięki temu, że jak już jestem w domu, nie ma tych wszystkich stowarzyszeń, nie ma tych wszystkich wykładów, tutoriali, esejów do napisania na następny dzień, więc dzięki temu można się, skupić tak, tak, jak człowiek sobie lubi pracować i cały dzień siedzieć nad tym konkretnym zagadnieniem. Ale jeżeli chodzi już o samo to, jak wyglądają studia i zajęcia, to w przypadku mojego kierunku my mamy, wydaje mi się, że mniej wykładów niż na polskich uczelniach, bo mamy... Zazwyczaj pomiędzy 6 a 8 wykładów tygodniowo. Do tego często mamy jakieś zajęcia praktyczne, gdzie na przykład spędzamy 3 godziny w laboratorium, czy to takim laboratorium z pipetami i komórkami, i tak dalej, czy też w laboratorium komputerowym, co jest szczerze powiedziawszy ostatnio częstsze niż, <ścoughs> niż te tradycyjne laboratoria. A poza tym mamy tutoriale i to są takie zajęcia z profesorem czy też doktorem z Oxfordu, z Wydziału Biochemii albo też z Wydziałów Pokrewnych, które są prowadzone w bardzo, bardzo małych grupach. Czyli zazwyczaj są dwie do czterech osób na takim tutorialu plus tutor. No i na te tutoriale bardzo często musimy napisać esej, który je, rozważa jakiś tam konkretny y, problem w biologii. Piszemy ten esej cały tydzień, potem tutor to czyta, daje nam komentarze, no i rozmawiamy właśnie w tej bardzo małej grupie y, na ten konkretny temat. Mhm. I co panią teraz czeka, trzeci rok? Co e, dalej? Tak, e, trzeci rok. Ja mam studia zintegrowane magisterskie, czteroletnie, czyli teraz pod, pod koniec tego roku będę miała egzaminy. I potem będę miała projekt magisterski, więc dołączam do laboratorium. No a po tym czwartym roku, no to jeszcze się zobaczy, ale, ale jest duża szansa na to, że zaaplikuję na, na doktorat. A temat pracy magisterskiej już pani ma, czy, jeszcze, czy jakoś już się... Krystalizuje? Powoli się krystalizuje. Jeszcze jest, że tak powiem, miesiąc czasu, żeby wybrać konkretne laboratorium, ale właściwie prawie wszystkie laboratoria, o których myślę, zajmują się strukturą tej konstrukcji. właśnie dwie błony plus ta ścienka ściana komórkowa w bakteriach gram ujemnych, bo no, wiemy o tym w sumie dość mało. Jest to bardzo, bardzo ekscytująca dziedzina. No to życzę wszystkiego dobrego w <noise> razie. i nowych odkryć, bo to, to przed panią przecież wszystko. Tak, <głos> tak. <głos> Dziękuję <głos> bardzo. To był 167 odcinek podcastu z serii Nauka XXI wieku pod tytułem Wojny Bakteryjne. Ten podcast jest w całości finansowany z darowizn od niektórych słuchaczy. Dziękuję patronom, którzy wspierają finansowo naukę XXI wieku kwotami od 3 do 200 zł miesięcznie. Słuchacze, którzy jeszcze nie zdecydowali się na wsparcie, bardzo proszę, nie zaniedbujcie tego wsparcia, bo bez niego nie będzie nowych audycji. A wystarczy kilka minut, żeby ustawić co miesięczne wpłaty. No i wprawdzie 3 zł to nie jest duża kwota, ale pomnożona przez liczbę słuchaczy stanowi siłę, która pomoże zrealizować kolejne nagrania. Pieniądze można przekazywać na kilka sposobów: poprzez patronite.pl, poprzez konto na PayPal i bezpośrednie wpłaty na konto osobiste, a także na konto na portalu zrzutka.pl. Wszystkie sposoby znajdziecie na stronie głównej podcastu pod adresem podcasty.info ukośnik nauka. Najhojniejsi z patronów to Tomek Faber, Dorota Kozielska, Andrzej Lach, Aleksandra Lichaj, Jane Mateszka, Gniewko Ostrowski, Piotr Panek, Piotr Prochenka, Tomasz Rogawski, Michał Skrzypek, Łukasz Słabicki, Tomasz Stasiak. Maurycy Stawujak i kilku patronów, którzy chcą pozostać anonimowi. Najnowsi patroni, którzy ostatnio dołączyli poprzez mój profil nauka XXI wieku przez patronite.pl, to 14 stycznia Jacek po prostu, który deklaruje 10 zł miesięcznie, bardzo dziękuję. 17 stycznia Jurek Żydek 10 zł miesięcznie, dzięki Jurek. 18 stycznia Katarzyna Hinz. 10 złotych miesięcznie. Bardzo dziękuję Katarzyno. 19 stycznia Gustaw Beźnicki też 10 złotych miesięcznie i 22 stycznia Radomir Marosz 10 złotych miesięcznie. Bardzo dziękuję za te deklaracje. Wpłaty na konto osobiste w ostatnim czasie od ostatniego odcinka były następujące. 10 stycznia Dorota z Myszyńca 50 zł. Bardzo dziękuję, Dorota. W tytule napisała Dorota Nauka XXI wieku. 15 stycznia Damian z Gdańska 25 zł. Damian napisał dotacja na podcast Nauka XXI wieku. I 17 stycznia Paweł z Gdańska również napisał w tytule Nauka XXI wieku. Bardzo dziękuję za te wpłaty. Wpłaty bezpośrednie przez PayPal otrzymałem od Przemka 8 stycznia 5 złotych, bardzo dziękuję. 9 stycznia otrzymałem wpłatę cykliczną od Denisa 20 złotych, 12 stycznia również wpłatę cykliczną od Sebastiana 10 złotych, 19 stycznia wpłatę cykliczną od Krystiana 10 złotych, i 23 stycznia Również wpłatę cykliczną od Mirosława. 5 zł. Bardzo dziękuję za te wpłaty. Od Tomasza z Warszawy dostałem list. Bardzo dziękuję, Tomasz, za ten list. Piszesz w nim, że dołączyłeś do grupy osób zafascynowanych nauką, ponieważ od dziecka uwielbiasz czytać i poznawać świat. Żałuję, że nie zostałem naukowcem, ponieważ nieskromnie mówiąc, miałem ku temu wszystkie dane. Mam nadzieję, że jeszcze to się da naprawić. I nie szkodzi, że mam już 42 lata. Bardzo mnie to cieszy, co piszesz, bo faktycznie 42 lata to jest moment, w którym można zacząć takie świadome studia. I wcale nie jest za późno. Także życia powodzenia, cieszę się. Myślę, że inni też może zainspirują się Twoim wpisem. Dziękuję bardzo. I to już będzie prawie wszystko, bo chciałem jeszcze powiedzieć, że to jest pierwszy z 10 odcinków, które będą poświęcone naukowcom z Oxfordu, ale jeszcze mam kilka innych odcinków, które nagrałem w Toruniu między innymi także będą się troszkę przeplatać, no i prawdopodobnie będą się teraz częściej ukazywać, bo te wszystkie nagrania już mam zrobione, teraz tylko przygotować je do publikacji, no i będziecie mieli dużo słuchania. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba, bo ta wyprawa dzięki Wam mogła być zrealizowana, dzięki patronom i dzięki temu, że właśnie dostaję od Was to wsparcie, no to mogę, mogę rozwijać skrzydła, mogę myśleć o takich wyjazdach. Prawdzie nie za często, ale, ale są to bardzo inspirujące wyprawy. Jak usłyszycie na pewno w tych, w tych, podczas tych rozmów, no, bardzo ciekawe tematy. I w dodatku, to co na końcu mnie zdziwiło, to to, że w ogóle nie byłem zmęczony tymi tematami, w ogóle nie byłem zmęczony tymi rozmowami. Wręcz odwrotnie, byłem bardzo energetycznie naładowany i do dzisiaj czuję tą energię. Także dzięki Wam za to, drodzy patroni. I zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. Do usłyszenia.